Witam Was tutaj w Węgorzewie, na Zamkowej 24. Gdzieś spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 i o 18 w każdy piątek. Zapraszamy osoby, które nas podglądają. Też witam Was gorąco. Dzisiaj moje przesłanie będzie bardzo krótkie. Zaczynamy je też nieco później, dlatego że poświęciliśmy chwilę czasu na to, aby złożyć świadectwa związane z wydarzeniami rocznicowymi naszego kościoła, w których uczestniczyliśmy na spotkaniu w Kielcach. A dzisiaj chcę w tym punkcie podzielić się bardzo krótko słowem, które myślę powinno dotknąć każdego z nas, dlatego że też dotyczy każdego z nas. W Ewangelii są rzeczy, które bardzo ludzi pociągają i sprawiają, że Ewangelia staje się dla nas atrakcyjna. I wiecie, to może trochę jest tak, jak z młodzieńcem patrzącym na piękną niewiastę, który myśli sobie, wow. Niekoniecznie myśli o tym, trzeba będzie później znosić jej fochy, utrzymywać ją często, zadbać o to i o tamto. Najczęściej, kiedy widzi się tylko tą atrakcyjną część rzeczywistości, człowiek wyrabia sobie pewne wrażenie. Jeśli zatrzyma się na tym, to będzie działał w wersji zwiedzenia. Jeśli wybierzemy sobie z Ewangelii tylko to, co nas pociąga, co wydaje się nam atrakcyjne, ciekawe i bezproblemowe, i uznamy, że to jest wszystko, co nas interesuje, a odrzucimy rzeczy, które pojawiają się wraz z tą Ewangelią jako całość, potrzeba ofiarności, potrzeba zaangażowania, potrzeba tego, by w sposób zdecydowanie pozostać na raz obranej drodze, wtedy dla wielu ludzi może wydawać się, że zostali wmanewrowani, zostali zwiedzeni czymś pięknym, bo to Chrystus przychodzi, by umrzeć za moje grzechy na krzyżu, bym ja nie musiał iść do piekła, jestem zbawiony z łaski, nic nie muszę robić, by być zbawionym. To prawda, nic nie musisz robić, by być zbawionym, bo Chrystus umarł za ciebie i załatwił kwestię twoich grzechów, ale jeśli myślisz, że nic nie musisz robić, to poczytaj Ewangelię. Bo w Ewangelii zobaczymy, że Bóg ma w stosunku do nas wielkie oczekiwania. On ma oczekiwania, że będziemy ludźmi kreatywnymi, że będziemy Mu służyli w sposób, który sprawi, że wszelkie talenty, które zostały nam powierzone, zostaną zwielokrotnione i staną się błogosławieństwem dla wielu, a nie będą tylko dla nas świadectwem o tym, że zostaliśmy ubłogosławieni, że posiadamy coś, co Bóg nam dał. Bóg chce, abyś każdy z Jego darów wykorzystał w najdoskonalszy sposób, by inni też mieli z tego pożytek. Widzimy w Ewangelii, w tekstach czterech Ewangelii, sytuacje, w których wielkie tłumy dołączają do Jezusa i zaczynają za Nim chodzić. Najczęściej dzieje się to w sytuacjach, w których ludzie przeżywają jakieś mocne błogosławieństwo zaspokajające ich potrzeby. Ludzie są masowo uzdrawiani. Wow, wielkie tłumy. Każdy wyciąga swojego chorego z szafy, z domu i przychodzi z nim pod pachą, żeby jego chory już nie był chory. Widzimy, jak ludzie są uwalniani od demonów, jak przemienia się w pozytywny sposób życie wielu ludzi. Ale przychodzi moment, w którym Jezus mówi o potrzebie tego, by zdecydować, czy chcemy pójść za Nim, czy chcemy żyć Jego życiem, czy chcemy, by Jego życie wypełniło nasze życie. Staje przed wielkim tłumem i mówi, jeśli mnie nie zjecie, jeśli nie wypijecie mojej krwi, jeśli nie zjecie mego ciała, jeśli nie napełnicie się moimi słowami, jeśli moje życie nie przeniknie do wnętrza waszego życia, także znajdę się w waszym wnętrzu, to w ogóle nie ma sensu chodzenie za mną. Dla nich sensem chodzenia za nim było to, że właśnie byli świadkami tego, jak Jezus wziął 5 chlebów, 2 ryby, rozmnożył to i rozdał dla wielu tysięcy ludzi, którzy najedli się tym.
Wow, darmowy bufet. Wszyscy byli szczęśliwi i pod wrażeniem. Jedni drugim opowiadali sobie, czy to nie jest Mesjasz? Zobaczcie, jakiego cudu dokonał. Czy Mojżesz by coś takiego zrobił? Wow, co za cud. A smakowało ci? Bo kurczę, a ile tych ryb zjadłeś? No, ja trzy. A wiesz, na początku były tylko dwie. I kilka tysięcy ludzi jadło i wszyscy się najedli. Wiecie, oni byli pod wrażeniem, pod ogromnym wrażeniem. Ale byli pod wrażeniem nie tego, że oto dokonuje się znak, który świadczy o tym, że Chrystus jest posłańcem Ojca prosto z niebios i teraz powinniśmy uważnie posłuchać tego, co ma nam do przekazania, bo Jezus nie przyszedł przekazać nam chleba i ryb. To zostało pomnożone, ale ten powierzchowny znak, ten powierzchowny cud został o wiele bardziej doceniony przez owe tłumy niż cudotwórca. Ów cud miał zwrócić uwagę na wagę i znaczenie tego cudotwórcy. Dzisiaj ludzie często biegają za Bogiem, szukając uzdrowienia. Ja nie mówię, że to jest źle. To jest bardzo dobrze. Szukaj uzdrowienia u Boga, bo ono na pewno tam jest. Ale jeśli interesuje Ciebie bardziej dar niż dawca, to Twoja postawa jest chora. Pomyśl sobie, mamy za sobą Dzień Dziecka. To dramatyczne momenty wielkie oczekiwań małych ludzi. Nie kocham Cię już. Ja miałem oczekiwania, spodziewałem się, modliłem się i nie dostałem iPhone'a. Zawiodłeś mnie. Wiecie, jeśli stanęlibyśmy w takiej sytuacji, gdzie oczekiwania jakichś powierzchownych, materialnych rzeczy ze strony naszych dzieci okazałyby się dużo większe i okazałyby się mieć dużo większe znaczenie dla nich niż my, to wiedzielibyśmy, że gdzieś został popełniony poważny błąd, prawda? Jak więc my, jako dzieci wszechmogącego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, tego, który przesądza o naszej wieczności, tego, który się nie skończy, gdy skończy się ten świat, który kiedyś się zaczął i kiedyś przejdzie do historii i zostanie zapomniany. Jeśli my byśmy postawili wszelkie rzeczy, które od Niego otrzymujemy, ponad Niego samego, wszystko, cokolwiek Bóg czyni w naszym życiu, czyni, by zwrócić na siebie uwagę z powodu rzeczy nieporównywalnie ważniejszych niż nasze jakiekolwiek dobrodziejstwa, które możemy przeżyć w tym świecie. Nasze życie tu ma ograniczony termin ważności. W którymś momencie odejdziemy wszyscy. Kiedyś wymyśliłem sobie na potrzeby pogrzebów poetyckie sformułowanie, mówiąc, że wszyscy jesteśmy jak dzbany, które ktoś zrzucił z urwiska i lecimy w kierunku nieuchronnego rozbicia. Choć teraz jesteśmy w tej chwili, która jest pomiędzy upuszczeniem nas z rąk, a uderzeniem o skaliste dno tego urwiska. I to jest fakt. Wszyscy kiedyś przestaniemy istnieć w tym świecie, przestaniemy żyć w tym świecie i pojawimy się w innym. Kiedy pojawimy się w tym innym świecie, może się okazać, że więcej niż 99% tego, wokół czego kręciliśmy się, nie było warte nawet zwrócenia na to uwagi. Przeżyliśmy doczesność doczesności, podczas gdy doczesność jest jedyną taką sytuacją, w której możesz skoncentrować się na wszechmogącym, wiecznym Bogu. Możesz zacząć Mu służyć, możesz Mu pokazać całym sobą, że jesteś gotów wystąpić i zaprzeczyć swoim naturalnym potrzebom, rządzom, upodobaniom, by powiedzieć, ponad to wszystko, co czuję i ponad to wszystko, czego chcę, w moim życiu jest Bóg, który jest większy niż moje ludzkie zachcianki, niż moje ludzkie odczucia i ja chcę Mu to pokazać, że uwielbiam Go ponad swoje życie. Tylko w doczesności możesz to pokazać. Tylko w doczesności możesz to pokazać w taki sposób,
który wpłynie na to, kim będziesz w wieczności. Bóg, patrząc na nas tutaj na ziemi, szuka w nas swoich sług. To nie stanowi większego problemu, by znaleźć na ziemi ludzi zainteresowanych Jego dobrodziejstwami. I widzimy te wielkie tłumy chodzące za Jezusem w momencie, kiedy był ktoś do uzdrowienia, do uwolnienia, w momencie, kiedy działy się najróżniejsze dobrodziejstwa, kiedy ludzie byli karmieni, kiedy doświadczali błogosławieństwa zaspokajającego ich potrzeby. Wiecie, kiedy tłumy znikały? Wtedy, kiedy Jezus zaczynał mówić o potrzebach Boga. Wtedy ludzie się gorszyli, byli zawiedzeni, byli rozczarowani, czuli się zaatakowani, że to jest za dużo dla nich. W pewnym momencie, świeżo po tym wielkim cudzie, który miał miejsce w związku z pomnożeniem pokarmu, Jezus powiedział do wielkiego tłumu: szukacie mnie nie dlatego, że cud przekonał was o moim pochodzeniu, że cud przekonał was o moim znaczeniu, ale szukacie mnie dlatego, że się najedliście. Szukacie mnie dlatego, że zostały zaspokojone wasze przyziemne potrzeby, a one miały zwrócić uwagę na coś, co jest ponad tym, co jest przyziemne. Wielki tłum opuścił Jezusa. Ludzie byli zgorszeni, niezadowoleni. Zepsuł im atmosferę karnawału. Chcieli, by ich zabawiał. Uczniowie mieli poczucie, że przed chwilą znajdowali się na szczycie sukcesu misyjnego. Bo to wielkie tłumy były świadkami wielkiego cudu. Czego chcieć więcej z punktu widzenia propagandowego? Wszyscy nas wspierają, wszyscy są z nami. Są tutaj całe rodziny ze swoimi dziećmi. Wszyscy patrzą się w naszego mistrza jak sroka w kość. Jest takie powiedzenie, już jest. Więc chwilę później Jezus zaczyna mówić o tym, co jest naprawdę ważne, i wszyscy odchodzą. Uczniowie są rozczarowani. Któryś z nich próbuje go w jakiś sposób napomnieć. Panie, 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 wszyscy sobie poszli. Zgorszyli się tym, co powiedziałeś. Szefie, przegiąłeś. Wiecie, oni mieli swoje myślenie. Jezus zadał im tylko jedno pytanie. Okej? Znaczy, nie powiedział okej, ale zapytał: to czy wy też teraz chcecie odejść? Oni znali Jezusa na tyle, by wiedzieć, że jest w tym wszystkim coś więcej niż te wydarzenie, niż ten dzień, niż ta sytuacja. Oni znali Jezusa na tyle, by wiedzieć, że nie znają Go wystarczająco, by móc ocenić tą sytuację. Oni znali Go na tyle, by wiedzieć, że to On ich przerasta, a nie że oni teraz mogą Go osądzić. I pozostali. Większość z nich lata później oddała życie za Chrystusa, pozostając wiernymi Jego przesłaniu. Ale Bóg szuka sługi w każdym. W jaki sposób my jako ludzie szukamy Boga? Rozwala ci się rodzina? Poważnie chorujesz? Zbankrutowałeś? Zaczynasz się poważnie bać? Nie potrafisz sobie poradzić ze swoimi emocjami? Demony cię dręczą? To są często te sytuacje, w których ludzie zaczynają się modlić, szukać Boga. Zaczynają się zastanawiać, czy On w ogóle jest. Jest jakiś niewielki procent ludzi, którzy mają głęboki głód prawdy. Szukają w różnych miejscach i w końcu trafiają na Pismo Święte. Zaczynają poważnie je traktować. Ale prawda jest taka, że większość ludzi nawraca się do Boga z powodu kryzysu, który przeżywają. Ktoś nie potrafi sobie poradzić ze swoim nałogiem. Ktoś nie potrafi sobie poradzić z presją, która jest wywierana w złym związku, w który wszedł.
ktoś nie potrafi sobie poradzić z stresem, jaki dostarczają mu nastoletnie dzieciaki. Ktoś nie potrafi sobie poradzić z cierpieniem, którego świat jest pełen, w którymś momencie natrafia na Boga, doświadcza ulgi, doświadcza często rozwiązania swoich problemów, doświadcza często nawet wdzięczności. I bardzo często to, czego doświadczamy później, to doświadczamy otwartości na kolejne Boże błogosławieństwa. I one przyjdą. Jezus je obiecał. Ale Jezus obiecał, że te błogosławieństwa będą przychodziły w naszym życiu na drodze posłuszeństwa. Znajdziesz to, czego potrzebujesz wtedy, kiedy zainteresujesz się tym, czego potrzebuje Bóg. Bóg szuka sługi. Wiele lat temu, jako jeszcze świeżo nawrócony człowiek, pracowałem jako stróż w lesie. To naprawdę był zabawny epizod. Susza była tak wielka, że trzeba było wynająć grupę ludzi, którzy po prostu fizycznie przebywali w lesie, objeżdżali różne regiony tego lasu. Dlatego, że nie wychwycony wystarczająco szybko pożar mógłby strawić dziesiątki hektarów lasu, a susza była tak duża, że jeden niedopałek mógł przesądzić o ogromnych płaciach lasu, więc ja w tamtym czasie też na pewien czas zostałem zatrudniony. Podobało mi się to, do moich obowiązków należało objeżdżanie przez jakiś czas tego lasu kawałek po kawałku, ale w międzyczasie mogłem modlić się, straszyć łosie, czytać, więc dużo czytałem. I w tamtym okresie przerabiałem również symbolikę starotestamentową. Zrozumiałem też bardzo ciekawą rzecz, która jest zawarta w arce. Ta niezwykła skrzynia. Myślę, że dla większości ludzi w drugiej połowie XX wieku arka pojawiła się w świadomości wraz z filmem Poszukiwacze zaginionej arki. Ja w każdym bądź razie chyba właśnie w taki sposób się dowiedziałem o tym, że coś takiego było. Arka, którą pod przywództwem Mojżesza uczynili Izraelici, gdy wyszli z ziemi egipskiej, była niezwykłą skrzynią, ponad którą miała unosić się Boża chwała, szekina, coś, o czym wszyscy mistycy żydowscy i nie tylko żydowscy ciągle myślą. Boża chwała miała unosić się ponad tą arką, a owa arka miała być świadectwem Bożej obecności pośród ludu. W tejże arce Bóg rozkazał umieścić trzy rzeczy, które mocno do nas w symboliczny sposób przemawiają, jeśli chodzi o to, w jaki sposób Bóg postrzega nasze życie i w jaki sposób postanawia pojawić się w naszym życiu. Jeśli wierzymy w to, że arka jest tym miejscem, nad którym Bóg się pojawiał, to musimy też rozszyfrować to, co to znaczy dla naszego życia. W arce zostały umieszczone kamienne tablice, na których Bóg spisał swoje prawa. Z jednej strony są to przykazania dane Izraelowi przez Boga, który swój naród wybrany naznaczył tym, że będzie postępował według określonych praw. O ludziach Nowego Przymierza jest napisane: swoje prawa wypiszę na ich serca. Tam nie jest napisane: przykazania z arki, które dałem Żydom, wypiszę w ich sercach. Tam jest napisane: swoje polecenia dla nich, czyli twoje powołanie, wypiszę w twoim sercu. Mój duch, kiedy stąpi do ciebie, stąpi wraz z informacją, którą będziesz mógł rozpakować, kim jesteś, do czego jesteś powołany i jakie mam oczekiwania względem ciebie. Więc tablice kamienne świadczą o tym, że Bóg ma wolę do spełnienia przez każdego z nas. Bóg ma dla ciebie zadanie. Jeśli chcesz, by Boża obecność pojawiła się w twoim życiu, musisz zainteresować się bardziej zadaniem, które Bóg ma dla ciebie, niż zadaniami, które na liście, niczym lista zakupów, chciałbyś przedstawić mu w swojej modlitwie. Panie, uczyń to, uczyń to, uczyń to i jeszcze fajnie by było, jakbyś uczynił to.
Wielu ludzi praktykujących takie modlitwy czuje się bardzo rozczarowanych, dlatego że Bóg nie jest Twoim posłańcem, nie jest spełniaczem Twoich kaprysów, nie jest kimś, kto zaciera ręce niczym święty Mikołaj, mówiąc: o, co też moje dzieciaczki mi wymyśliły na dzisiaj, co też będę mógł im do wora spakować. Nie. Bóg zadaje Ci pytanie, czy chcesz być moim sługą? Czy Ty chcesz wypełnić moją wolę? Arka, która symbolizowała Bożą obecność, w pierwszej kolejności tam, w tej arce, znajdował się zapis Bożej woli. Jeśli chcesz Bożej obecności w swoim życiu, musisz zacząć zabiegać o to, by odkryć, jaka jest Boża wola dla Ciebie. W tejże arce znalazł się również dzban. I nie chodzi mi o głupiego polityka. Znalazł się tam gliniany dzban z wypełnionym manną. Manna to było ponadnaturalne pożywienie. Ludzie nie bardzo wiedzą, co to jest. Nikt nawet nie wie, czy to było keto. Ale manna była ponadnaturalnym pożywieniem, które pojawiało się przez 6 dni w tygodniu, od niedzieli do piątku z rana. Pojawiało się to przed namiotami Izraelitów. Ziemia była pokryta tym. To było coś, co było białe, to było coś, co nadawało się do jedzenia, to było coś, co nadawało się do przetwarzania. Można to było jeść bezpośrednio, można było to zmienić i coś z tego upiec, można było to ugotować. Na wiele sposobów można było wykorzystać to jedzenie. Od niedzieli do czwartku przez pierwsze 5 dni tygodnia pojawiało się to w ilości wystarczającej na jeden dzień. Ale w 6 dniu tygodnia, w piątek pojawiało się to w podwójnej ilości i oni mieli to nazbierać tak, żeby również w czasie sabatu móc tym się żywić, nie zbierając tego. Więc Biblia pokazuje Boże ponadnaturalne zaopatrzenie, wymierzone konkretnie w potrzeby narodu wybranego. Wiecie, jeśli ktoś zbierał, na przykład w poniedziałek dochodził do wniosku: dzisiaj z chłopakami posiedzimy trochę dłużej przy ognisku, jutro mi się nie będzie chciało z rana wstać, dzisiaj nazbieram sobie na 2 dni, to w drugi dzień zalegały się w tym robaki. Bóg zawsze dawał świeży pokarm poza tym dniem, który wyznaczył dla Izraelitów jako wolny. I kiedy wtedy zbierali na 2 dni, to na drugi dzień się robaki nie zalęgały. Ciekawe zjawisko. Manna była ponadnaturalnym zaopatrzeniem i odpowiedzią na najbardziej podstawowe potrzeby ludzi, którzy znajdowali się na pustyni. Bóg ma dla Ciebie swoją wolę. Jeśli ją poznasz, pojawi się w Twoim życiu Jego obecność. Jeśli zaczniesz spełniać poznaną przez Boga wolę, w Twoim życiu pojawi się ponadnaturalne zaopatrzenie, które będzie Cię wspierać i dawać Ci moc do wypełnienia tego, co jest Jego wolą w Twoim życiu. Kojarzycie trzecią rzecz, która się pojawiła w arce? Laska Arona. Niech nikt nie myśli żadnych makabrycznych rzeczy na temat żony Arona. Chodziło o akacjowy drąg, którym Aron się wspierał. W pewnym momencie pośród Izraelitów powstał spór. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że Demokryt wymyślił demokrację w antycznej Grecji. To nie jest prawda. Demokrację wymyślili Żydzi na pustyni i przedstawili ten program demokratyczny kilkakrotnie Mojżeszowi i za każdym razem,
kiedy wychodzili z koncepcjami demokratycznymi, Bóg to potępiał. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że jestem wielkim przeciwnikiem demokracji, ale powiem, że bardzo często w demokracji pojawiają się takie problemy, których demokracja nie rozwiąże. I wiecie, ludzie są bardzo demokratyczni do momentu, dopóki ktoś im nie zaproponuje, że najlepiej by było, żeby ich rodziny działały demokratycznie. Monika, zbierzcie wszystkie dzieci i każdą decyzję przegłosujcie demokratycznie. To nie będzie, to nie będą dobre decyzje, prawda? I w podróży, która miała miejsce z ziemi egipskiej do ziemi obiecanej, w którymś momencie książęta izraelscy wystąpili przeciwko Mojżeszowi, wystąpili przeciwko Aaronowi. Stwierdzili, że wszystko powinno być rozwiązywane przez głosowanie i że większość ma rację. Trochę to kłóci się z tym, co mówi Jezus. Staracie się wejść przez wąską bramę, bo szeroka. I Bóg pozwolił im urządzić zawody. Owe zawody polegały na tym, że wszyscy mieli rzucić swoje laski przed Bożym obliczem. I kiedy te laski upadły, miały pozostać tam przez noc. Na lasce Aarona było wypisane jego imię. W trakcie nocy ten suchy kawałek drzewa akacjowego, ligdałowego. Ten suchy kawałek drewna wypuścił gałązkę. Ta gałązka wypuściła liście. Tam pojawił się również owoc. Ten martwy kawałek drewna, niezakorzeniony w ziemi, leżący na piachu, wydał życie. Nie mogło to się zdarzyć bez cudu. Wydał to życie w tak dużym tempie. To wszystko stało się w ciągu jednej nocy. Laska Aarona została również włożona do Arki Przymierza. Podejrzewam, że wcześniej ktoś ją musiał skrócić. W całości raczej by się nie zmieściła, ale myślę, że właśnie ta część, na której pojawiła się ta gałązka. Jeśli Arka istnieje, ja mam takie przeświadczenie, że cały czas jest zielona. Mam przeświadczenie, że te liście nigdy nie uschły. Ta laska została włożona do Arki. Bóg ma dla ciebie wolę. Jeśli jesteś zainteresowany Jego wolą, możesz spodziewać się Bożej obecności. Jeśli jesteś zainteresowany tym, by wypełnić Bożą wolę, to tak jak Jezus mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Sprawiedliwości Jego, a wszystko, czego potrzebujecie, zostanie wam przydane. I o tym mówi dzban manny, która jest w Arce. Biblia również mówi, że na drodze, na której poznajesz Bożą wolę, na której wypełniasz Bożą wolę, możesz spodziewać się zmartwychwstania. Możesz spodziewać się tego, że Boże wybranie ponad tobą jest czymś, o czym Bóg nigdy nie zapomni. Bóg nigdy ciebie nie wykasuje ze swoich rejestrów, z tego, co jest nazywane w Biblii Księgą Życia. Bóg doprowadzi ciebie do zmartwychwstania i sprawi, że tam, gdzie inni będą mogli powiedzieć, już jest po wszystkim. Co z tego, że znał Boga? Co z tego, że Mu służył? Co z tego, że zrobił tyle rzeczy ważnych? A dziś umarł tak jak każdy bezbożnik. I nie ma różnicy między nim a gwiazdami rock'n'rolla. Wszyscy tak samo leżą w piachu. Prawda jest taka, że jest różnica. I przychodzi dzień, w którym wybudzimy się z nocy. Przychodzi dzień, w którym zostaniemy zmartwychwzbudzeni. Wiecie, jeśli Anka o czymś mówi, to mówi o tym, że Boża obecność jest przeznaczona dla ludzi, którzy zdecydowali się Bogu służyć. Co jest Twoim powołaniem? Co jest wypisanym w Twoim sercu prawem? Co jest wypisanymi w Twoim sercu poleceniami Boga dla Ciebie? W którymś momencie potrzebujesz to rozpakować.
To nie jest jedna rzecz. To nie jest jedna sfera. Tam w języku hebrajskim jest użyta liczba mnoga. Bóg ma dla ciebie przykazania, ma swoją wolę, ma swoje polecenia. Ich jest wiele. I ja pamiętam w swoim własnym życiu takie momenty, w których dane rzeczy były rozpakowywane. Pamiętam moment, w którym musiałem zdecydować, czy pójdę do wojska, ciesząc się niestety kategorią A1. Nie za bardzo mogłem liczyć na to, że wojsko mnie zapomni. Ale musiałem podjąć decyzję, co z tym zrobię. Pamiętam, jak poszedłem modlić się na jezioro. Wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Bo stałem nad jeziorem, którego tafla była gładka jak lustro. Ale drzewo, obok którego stałem, wielkie, ogromne drzewo, to nie było coś, co można by było stanąć i tym potrząsnąć. Miało ono pień, którego bym nie objął. Nagle to drzewo zaczęło się trząść. Wszystkie liście wydawały dźwięk. To drzewo po prostu szumiało. Kiedy modliłem się, patrzyłem na to drzewo i to wyglądało tak, jakby Bóg mi potrząsnął. I pamiętam, jak w tamtym momencie Bóg mi powiedział: nie idź do wojska. Masz głosić ludziom w Węgorzewie. Pojechałem, wypisałem sobie odroczenie, to znaczy wypisałem sobie, jeden z pastorów wypisał mi odroczenie od służby wojskowej w związku z służbą, na którą się zdecydowałem. Wiele razy bieda w latach 90. była tutaj tak wielka, że tego nie da się opisać. Człowiek, jak pracował, to niewiele to zmieniało. Pracowałeś po to, żeby mieć na koszta dojazdu do pracy. Tak to wyglądało. To było mega upokarzające pozostawać tutaj w latach 90., ale za każdym razem, jak myślałem o tym, że mam tyle możliwości, żeby wyjechać, Bóg do mnie mówił: ale zrobisz to wbrew mojej woli. Czy chcesz? Chciałem. Ale nie pojechałem. Za każdym razem w takich sytuacjach mogłem śmiało powiedzieć Bogu, że nie chcę tu zostać, że mi się to nie podoba i że to robię wbrew sobie, ale zostałem. Dziś pośród nas nie ma wielu ludzi, którzy w tamtym czasie się nawrócili, bo mieszkają w wielu innych miastach, w wielu różnych krajach. Niektórzy już nie żyją, niektórzy nie skończyli dobrze, ale zostałem. Gdybym nie został, prawdopodobnie większość z tych osób nigdy nie usłyszałaby Ewangelii. Ale w którymś momencie, pamiętam ten wieczór nad jeziorem, kiedy modliłem się, a drzewo, które stało obok mnie jako jedyne w całym lesie, zaczęło się tak trząść. Wiedziałem, że to jest jakiś wyrazisty, fizyczny znak, który Bóg robi dla mnie, żebym miał świadomość, że teraz naprawdę On do mnie przemawia. Powiedział mi, że mam zostać. I widzicie, jak to się skończyło. Pamiętam moment, kiedy Bóg do mnie przemówił w odniesieniu do profilaktyki uzależnień. Byłem na grzybach. Ktoś kiedyś to zrozumiał, że pod wpływem grzybów halucynogennych i tak halucynacje wziąłem za objawienie. Chciałbym od razu powiedzieć hejterom, że chodzi o to, że zbierałem grzyby, konkretnie borowiki. Miałem wtedy dwie reklamówki już nazbieranych borowików przy sobie. Więc idąc z tymi dwiema reklamówkami borowików po tym lesie, usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, że chce, abym zajął się profilaktyką uzależnień. Nie spodobało mi się to. Powiedziałem: Boże, ale ja potrzebuję z czegoś żyć. Postrzegałem to jako taką działalność wolontariacką. Przez ponad 20 lat zajmowałem się profilaktyką uzależnień, co przez większość tego czasu było głównym źródłem mojego dochodu. Mówiłem na żywo na pewno do ponad 300 tysięcy ludzi w polskich szkołach, więzieniach, poprawczakach i różnych innych tego typu miejscach. Otworzyło mi to drogę do mediów, do wielu różnych innych rzeczy. Ale pamiętam, jak Bóg do mnie przemówił w taki sposób. Pamiętam, jak pewnego dnia Bóg do mnie przemówił w odniesieniu do tego, że mam zacząć przyjmować zaproszenia z innych kościołów.
I to zmieniło wiele w moim życiu, bo mój kalendarz jest bardzo skromny. Nie wiem jak wy, ale ja mam tylko 365 dni w roku w swoim kalendarzu. Powiem coś jeszcze gorszego. Tam znajdują się tylko 52 weekendy. I naprawdę to nie jest proste. Ale pamiętam, jak Bóg do mnie na ten temat przemówił. Przestałem się przed tym bronić. Zacząłem pewne rzeczy robić. To są same takie historie, które przekładają się na długoterminowe działania, które wiązały się z dziesiątkami, setkami, nawet tysiącami spotkań w niektórych dziedzinach. Ale wiem, że każda z tych rzeczy została rozpakowana pewnego dnia, gdy Bóg mi pokazał, że to jest to, czego ode mnie oczekuje. I zacząłem to robić. Poza tym były dziesiątki, setki rzeczy, które były sytuacyjne, gdzie Bóg mówił do mnie, chcę, abyś zadzwonił do tego człowieka, chcę, abyś odwiedził tą osobę, chcę, abyś posłał kasę na wsparcie tego przedsięwzięcia, chcę, abyś zrobił to, abyś zrobił tamto. Były rzeczy, które raczej się nie powtarzały. Ale jedną z najważniejszych rzeczy, jakie potrzebujemy odkryć w swoim chrześcijańskim życiu, to to, że Bóg ma względem ciebie oczekiwania, i nie możesz myśleć o tym, że On da ci mannę w momencie, w którym ty jesteś nie na tej części pustyni, na którą Bóg prowadzi obóz. Więc jeśli wyobrazimy sobie Izraelitów idących po pustyni i ktoś z nich odkrywa, że tutaj w tym zboczu skalnym jest taka fajna jaskinia, chłodek, kurczę, wow, super. Jeszcze jakieś tutaj figi rosną przy samym wejściu do tej jaskini. No dobra, to ja tu zostaję. Mi tu się podoba. Niech mnie tu Bóg błogosławi, gdzie ja chcę być. A obóz izraelski poszedł, już jest dziesiątki kilometrów dalej. Ty z rana wychodzisz, pełen entuzjazmu. Zaczerpnąć mannę. I okazuje się, że manna jest. Ale w obozie, kilkadziesiąt kilometrów dalej. Jeśli chcesz, Boże zaopatrzenie, to ono idzie razem z posłuszeństwem. Człowiek, który chce doświadczać Boga w swoim życiu, potrzebuje przyjąć to przesłanie, że Boże zaopatrzenie jest na drodze posłuszeństwa. Bóg chce ciebie potężnie błogosławić, ale w tym wszystkim zachodzi pewnego rodzaju wzajemność. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko, czego potrzebujecie, zostanie wam przydane. No, obiecywałem, że to kazanie będzie krótkie i się rozpędziłem. Dobra. Ale udawajmy, że tego nie powiedziałem. Więc Bóg szuka w tobie swojego sługi. Bóg szuka w tobie kogoś, kto zdecyduje się, że przestanę cierpieć z powodu swoich niezaspokojonych oczekiwań. Odłożę to na bok i powiem, Boże, wiem, że jestem tutaj, by zadowolić Ciebie. Więc zacznijmy od nowa. Zróbmy to tak, jak trzeba. Ja skoncentruję się na tym, by oddać Ci chwałę, by zaspokoić Twoje oczekiwania, by być Ci posłusznym, a później z radością przyjmę Twoje zaangażowanie do swojego życia. Wielu ludzi wierzących żyje w ciągłych pretensjach, w ciągłym cierpieniu, w ciągłym bólu. Dlaczego Bóg czegoś nie zrobi? Pewna sytuacja. Na konferencji, na której byliśmy z Lindą rok temu, pewien zacny kaznodzieja z Ukrainy opowiedział takie świadectwo. Historia prawdziwa. Człowiek jeden doszedł do wniosku, że życie jego nie ma sensu i postanowił rozwiązać problem radykalnie. Znalazł się na moście, z którego zamierzał rzucić się do wody. I kiedy już znalazł się na tym moście, z rękami w kieszeniach, patrząc w wodę, rozejrzał się jeszcze ostatni raz po tym łez-odole, który postanowił opuścić i zobaczył jakichś bezdomnych ludzi, którzy gdzieś tam koczowali w okolicach tego mostu, a jego ręce, które tkwiły w kieszeniach, tkwiły akurat zanurzone w pieniądze, które tam miał. I pomyślał sobie, będę skakał z tymi pieniędzmi? Nie. Może jeszcze, zanim skoczę, to coś zrobię.
Zszedł z tego mostu, poszedł do sklepu, nakupił im jedzenia. Zaniósł, dał, ludzie się bardzo ucieszyli. Zaczęli z nim gadać, on z nimi. Jakoś zapomniał o planach na wieczór. I to, że pomógł innym ludziom, sprawiło, że jego poczucie bezsensu, jego gotowość do samobójstwa nagle wyparowała z niego. Watchman Nee w swojej książce Uwolnienie ducha napisał kiedyś takie zdanie, nie wiem, czy doskonale cytuję. Jak nie, to najwyżej Watchman Nee dowie się ode mnie, że to napisał. Napisał coś takiego, że kiedy czujesz się beznadziejnie, idź i pomóż komuś, kto jest w gorszej sytuacji niż ty. A odkryjesz, że twoje odczucia w odniesieniu do twojej sytuacji były kompletnie przesadzone. Kiedy jesteśmy w miejscu, kiedy nie jesteśmy w ruchu, kiedy nie wypełniamy Bożej woli, następuje w nas pewien efekt wody, która została zamknięta w kałuży. Jeśli masz zbiornik wody bez przepływu, to ta woda niedługo zacznie gnić, śmierdzieć, stęknąć. I to się dzieje z naszym wnętrzem. Ale kiedy jest przepływ, kiedy jesteś zaangażowany, kiedy uczestniczysz w życiu, to jest to jak woda, która płynie przez strumień. Przez cały czas jest świeża i czysta. Wielu ludzi daje się przez diabła schwytać w pułapkę swoich niezaspokojonych potrzeb. Wszechmocny Bóg przestaje dla ciebie mieć znaczenie, dlatego że ty się teraz czujesz źle. Wszechmocny Bóg przestaje mieć dla ciebie znaczenie, bo ty teraz jesteś skoncentrowana na jakiejś niezaspokojonej swojej potrzebie. Ale kiedy pomyślimy o tym, patrząc z góry, z perspektywy wieczności, to czy naprawdę to coś może ci zasłonić wszechmogącego Boga? To my sami sobie to robimy. Ogromna część tego cierpienia, ogromna część tego bólu to coś, co sobie produkujemy, rozdrapując ranę, która zagoiłaby się, gdybyśmy weszli w normalne życie. Szukaj, czego Bóg chce od ciebie, a wiesz, co znajdziesz? Kiedy znajdziesz Bożą wolę, kiedy znajdziesz ją, zaczniesz ją wypełniać, odkryjesz, że tam, gdzie jest twoje posłuszeństwo, tam jest również Boże zaopatrzenie. Bóg szuka sługi. I Bóg nagradza swoje sługi. I Bóg troszczy się o swoje sługi. I jest Jego błogosławieństwo na drodze posłuszeństwa. Bóg szuka w ciebie, w tobie kogoś, kto chce rozpakować, poznać Jego wolę. Czy ty tego chcesz? Kurczę, zacytowałem konferencję z zeszłego roku, zacytuję jeszcze jedną z tego roku, naprawdę już na tym będę kończył. Wiecie, co to znaczy, jak kaznodzieja to obiecuje? Nie, to nic nie znaczy. To jest naprawdę sformułowanie, które warto powtarzać. Ja w tym roku na konferencji, na której głosiłem na początku miesiąca zeszłego, usłyszałem takie sformułowanie. Bóg nie może cię kochać ani odrobinę bardziej, bo już kocha cię maksymalnie. Diabeł nie może cię nienawidzić bardziej, bo nie da się ciebie bardziej nienawidzić niż tak, jak diabeł cię nienawidzi. Ciekawe, nie? Co czyni różnicę? To, że za mało Bóg ciebie lubi, albo za bardzo cię diabeł nienawidzi? Nie. Diabeł cię maksymalnie nienawidzi, a Bóg cię maksymalnie kocha. To, co czyni różnicę, to to, w którą stronę angażujesz się swoimi czynami. Jesteś bliżej Bożej miłości, kiedy naprawdę Go szukasz i kiedy Mu służysz. A jeśli tego nie robisz, to Boża nienawiść zbliży, to diabelska nienawiść zbliża się do ciebie. To my funkcjonujemy między jednym a drugim z tych światów i to my dokonujemy wyboru poprzez swoje zaangażowanie, czego w swoim życiu będziemy doświadczać. Bóg nie może kochać ciebie bardziej niż kocha. Ale czy ty możesz robić coś inaczej?
na tym zakończę.